Cześć. Dzisiaj tak co nieco na temat trading roomów i może lekko na temat szkoleń. Troszkę osób w ostatnim czasie, szczególnie po tych ostatnich dwóch nagraniach, wysłało mi pytania o kilku zagranicznych szkoleniowców, traderów i czy warto u nich iść na kurs. Wiecie co, no, moje podejście jest takie, jak przedstawiłem już w zasadzie wiele lat temu. Pod tym nagraniem dałem link do takiego artykułu, który tam gdzieś 3-4 lata temu napisałem, co według mnie mogą Ci dać szkolenia, i w zasadzie od tego czasu niewiele się zmieniło. Co tutaj mam na myśli? Moim zdaniem, znaczy nie hejtuję jakoś szkoleń, bo moim zdaniem każdy wydaje pieniądze w taki sposób, jaki uważa za słuszne. Natomiast widzę też dość spore różnice między różnymi traderami, którzy gdzieś tam też szkolą, czy edukują, jakby to nie nazwać. I widzę różnice w pewnym poziomie etyki i to, w jaki sposób do ludzi uderzają. Generalnie, jeżeli gdzieś tam szukasz szkoleń, to moim zdaniem odpuść wszystkie szkolenia, kursy, które reklamowane są w taki sposób, że prowadzący pokazują Ci jakieś fajne fury, fajny live, jaki mają, czy jakieś wycieczki, wyjazdy, inne takie gadżety, albo pozują do zdjęć z plikiem banknotów przy laptopie. To jest po prostu bzdura. To działa, wiecie, tylko na tym, żeby każdego podjarać, co Ci trading da, zapisz się na szkolenie, ble, ble, ble. I tyle. Nie znam żadnego tradera, który zarabia dobrą kasę na rynku, a chwali się tym gdzieś tam w sieci, albo ma potrzebę pokazywać, wiecie, pliki dolarów czy pliki złotówek, które z rynku zarabia i pokazuje, wiecie, nagrywając i tradując. To coś na zasadzie, jak ja bym tu teraz wyrzucił Wam kubkę dolarów, gdzieś wyszedł pokazać, nie wiem, jakieś swoje inne jakieś rzeczy materialne i kupcie mój kurs, bo będziecie też tak mieli. To wiecie, to jest bzdura, nie? Dlatego lepsi są fajni gracze, którzy robią szkolenia, nie mają całej tej otoczki. I moim zdaniem jak najbardziej można ich polecić. Ja gdzieś tam przez te wszystkie lata, nawet z wieloma tymi traderami gdzieś się poznałem, czy to online, czy na takiej konferencji Traders Forex, i jakiś tam kontakt utrzymywaliśmy, czy utrzymujemy dalej. I uważam tutaj, że warto rozdzielić to na takie, powiedzmy, dwie grupy. Tych z Was, którzy generalnie szukają czegokolwiek od podstaw, od zera, i tych z Was, którzy już mają wiedzę. I wiecie co, no moim zdaniem jakieś takie szkolenia, które jakąś wiedzę mogą Wam przynieść, to są albo od gości typu Neitas, Investors Underground, gdzie moim zdaniem ma tych materiałów jakichś sensownych trochę. Nie uważam, że... Znaczy, tak, kasa ze szkoleń, z tego, co oni wszyscy robią, jest bardzo duża. Tak samo z trading roomów, to, co na tym zarabiają. Ale moim zdaniem wartość merytoryczną materiałów, które on prezentuje, ma też odpowiednią. Podobnie jest z Timem Gritani, który też taki ma bloga tradetheticker.blogspot.com i dużo ma tam materiałów i zrobił też tam trochę lat temu nagrania takie szkoleniowe. Nawet gościu z warriortrader.com, z którego ja się dość mocno śmieję, bo zazwyczaj to, co on wypycha, takie pump and dumpy, to ja to szorce. No ale generalnie, jeżeli chodzi o jakąś tam jego zakres wiedzy, edukacji, ma moim zdaniem dla osób początkujących, które dopiero szukają czegoś, żeby się rozwinąć, fajnie. I to jest jakby taka część edukacyjna, która warto na to spojrzeć. Tak mi się wydaje, jeżeli gdzieś tam jakiś kursów szukasz. Tylko taka jest prawda, że wszystko to, co znajdziesz w takich kursach, znajdziesz w sieci za darmo, nie? Tylko to zależy od Ciebie, czy wiesz, chcesz mieć wszystko kawał na ławę podane i nie tracić czasu gdzieś na szukanie, czy jesteś, powiedzmy, bardziej zdeterminowany, jesteś w stanie to samemu zrobić, a tą kwotę, którą wydałbyś na jakiś kurs, na jakieś szkolenie, po prostu przeznaczyć na większy depozyt, który mógłbyś zacząć. Nie chodzi mi o to, że zarazem większy i większym size'em, którym powinieneś grać, tylko
Generalnie większa, jakby większa kwota, którą możesz przeznaczyć na naukę, a edukować się równolegle albo wcześniej. No, no generalnie znaleźć w sieci to wszystko. Ja osobiście uczyłem się wszystkich strategii tego, co grałem sam i nawet kiedy dostałem się do biura prop tradingowego, to powiedzmy zmieniło się moje podejście do jakby zarządzania pozycjami, bo zostało to w pewien sposób narzucone. Ale jakby całe strategie zrobiłem sobie sam. Nikt mi w propie nie pokazał jakiejś strategii, którą grałem i jak ja mam to grać. Tylko powiedzmy na takiej zmienności, jak to robię do tej pory z pewnymi modyfikacjami przez lata, jakby opracowałem samemu i nie różni się zapewne niczym od każdego z was, kto słucha, bo startować możecie jakby z takiej samej pozycji. Tylko powiedzmy doszła tu pewna jakaś determinacja, praca nad tym, mocne skupienie i jakby efekty się pojawiły. Szczerze, to generalnie ja bym większą wagę zwrócił na to, w jakim otoczeniu chcecie się znaleźć, bo porównajcie sobie, kurczę, takie porównanie do czasów z liceum, ale jak byłem, czy tam nawet wcześniej, do podstawówki. Byłem w podstawówce, jak grałem w piłkę nożną, to chciałem być zawsze w drużynie, gdzie są dobrzy piłkarze, nie? Żebyśmy wygrali mecz, żebyśmy mieli dobre zagrania, no i tyle. I w tradingu jest podobnie, ja też się chcę otaczać traderami, którzy są dobrzy, mam z nimi kontakt od lat, bo dzięki temu też w jakiś sposób się motywuję, poznaję nowych traderów, gdzieś jeżdżę na jakieś konferencje, zawsze się jakiegoś fajnego tradera pozna, który trochę poszerzy moje jakby spojrzenie na mój trading. Miałem problemy z tym, że nie umiałem, no przez lata grałem taki mikroscalping, chciałem to zmienić, poznałem gości, którzy grają zupełnie inaczej i trochę moje spojrzenie się zmieniło i się też zacząłem rozwijać. Nigdy nie czytałem newsów, w ogóle nie zwracałem uwagi tak aż na to, o czym jest dany news. Patrzyłem tylko, że jest news, jest reakcja i takie czyste price action, a teraz analizuję newsy i dzięki temu mam o wiele dłuższe jakby ruchy, które łapię. I to mniej więcej to jakby pozwalam sobie na jakiś tam rozwój. Nie, nie muszę zarazem płacić za szkolenia, ale mogę, jak chcę. No, to jest jakby wybór. Nie szukam jakby jakichś takich negatywnych powodów do tego, że wszystko jest B i niefajne. Tylko tak jak wspominałem, w jakiś sposób sprawdzam sobie taki background danych jakby traderów, z którymi chcę tam rozmawiać, czy coś się od nich nauczyć, żeby zobaczyć, czy jest czego się uczyć i czy jest sens z nimi współpracować, nie? Ale otoczenie, w którym jakby już później się znajduje, no to moim zdaniem jest o wiele ważniejsze, bo zauważcie, jeżeli pójdziecie sobie na jakiś kurs, nie wiem, załóżmy będzie na nim 50 czy 100 osób, wszystkie są początkujące, zdobędziecie jakąś wiedzę, to co jest potem, nie? Czy zostajecie sobie sami, czy dalej z tymi, powiedzmy, z tą setką osób będziecie mieli tylko kontakt i nie będziecie w zasadzie wiedzieli, jak skutecznie dalej rozwijać to, co się nauczyliście, bo same szkolenia w sobie dadzą wam taki pewien warsztat. Gdzieś, gdzie pójdziecie na jakiekolwiek szkolenie, dowiecie się na przykład jakiejś strategii, którzy prowadzący grają, czy jakiegoś podejścia do zarządzania ryzykiem, tego typu informacje, ale te informacje generalnie trzeba później jakby przełożyć na realny trading. No i tu się może pojawić już problem, czy będziecie w stanie to realnie przełożyć, bo to, że ja wychodzę z założenia etyki takiej osoby, która was by szkoliła, czyli że ona faktycznie też gra na rynku i zarabia, jeżeli chodzi o te strategie, które by was uczyła, no to nawet trader z bardzo dobrą strategią niekoniecznie przekaże ci to w odpowiedni sposób, albo niekoniecznie ty będziesz umiał w identycznym, powiedzmy, 1:1 przełożeniu wykorzystać to na rynku. Jak siedziałem w propie jeszcze trochę lat temu, gdzie zaczynałem, to było dwójka znajomych, to było małżeństwo i pozdrawiam, bo jeżeli byście słuchali. W każdym razie ten mój kolega Misiek, on był chyba najlepszym traderem tam u nas w biurze. I w zasadzie
jego żona grała bardzo podobne rzeczy do niego, ale nie, jakby nie była w stanie przełożyć tego 1-1, mimo że to była jego żona i grała i mogła, siedziała koło niego codziennie, jakby chciała, to cały dzień mogłaby go wypytywać, gdzie wchodzisz, gdzie wychodzisz, ale chodzi o to, że nie da się tak przełożyć 1-1, nie? No i powiedzmy tu moim zdaniem o to się później rozbija cały problem, więc jeżeli gdzieś tam na jakieś szkolenie pragniesz iść, to moim zdaniem znajdź opinię, olej te ekipy, które w taki sposób, jak na początku opowiedziałem, reklamują swoje szkolenia i skorzystaj jakby z wiedzy, jeżeli chcesz zdobyć jakiś pewien warsztat, ale żadne szkolenie nie jest równoznaczne z tym, że ty cokolwiek na rynku zaczniesz zarabiać i jakby to z tego sobie trzeba zdać sprawę. Druga jest sprawa taka odnośnie różnego rodzaju trading roomów, takich gdzie wchodzisz, siedzi, nie wiem, 10, 20 czy 1000 traderów, to ja na takich trading roomach jestem i nie chodzi o to, że ja gdzieś na tych trading roomach szukam, co gra, nie wiem, prowadzący, tylko ja na tym trading roomie jestem pod kątem dwóch rzeczy, żeby jeżeli umknie mi jakaś spółka, to taki trading room zawsze mi wyrzuci, bo tam jest powiedzmy 500 czy 1000 osób na takim każdym trading roomie, więc każdy gdzieś tam, któryś z tych traderów czy chcący zostać traderem, wrzuci ticket danej spółki, jeżeli coś się na niej zaczyna dziać. Często na przykład szybciej to mi wyłapie niż jakieś moje filtry i to jest w tym najlepsze. Więc mając dobrą strategię i jakieś swoje podejście, jesteście w stanie wcześniej wejść w jakąś ciekawą spółkę. Druga jest rzecz, dzięki takim grupom, a dużo gram na pump and dumpsach, wiem dokładnie, czy za jakimś ruchem po prostu stoi tylko i wyłącznie dany trading room i czy na tej spółce może podzielić się coś więcej, być dłuższy ruch, bo jest duży wolumen, czy to jest zwykły pump, gdzie nic się nie działo, to założyciel trading roomu zakupił trochę akcji później i powiedział, że widzi potencjał i takie owieczki za nim zaczęły po prostu to kupować, a on sobie wychodził z pozycji. W ten sposób wiele trading roomów działa, które będą się później chwalić, że mają zyski, no bo jak nie, no jeżeli wejdziesz z 10 tysiącami akcji, po chwili na mało płynnej spółce, po chwili powiesz to setce czy tysiącom osób, które na twoim trading roomie siedzą i kilka procent z nich zacznie kupować te akcje, no to już zacznie się robić wolumen. Podchwycić nieraz to mogą inne trading roomy i zacznie się jakiś większy ruch i później pokażesz tak naprawdę, że na tym zarobiłeś, nie? Więc no, to tak działa, ale często, często te spółki jakby szybciutko wracają. Na moim Twitterze, jak sobie odpalicie na twitter.com/daytrader.pl, jak sobie odpalicie tam media i wykresy, jakie wrzucam, to zauważcie, jak dużo jest powtarzalnych tych wykresów, czy jest wybicie w górę, jakiś mały ruch i zjazd w dół, bardzo szybki nieraz. I spójrzcie tam zawsze, czym się charakteryzuje wolumen na takim ruchu. Jeżeli to jest na przykład, nie wiem, świeczka minutowa i 10, 20 czy 50 tysięcy akcji i nie ma większego wolumenu, to zwykle jest zwykły pump and dump takiej grupy jednego trading roomu, który sobie wypchał i wszystko po chwili wróciło. No i wiecie, na czymś takim, jeżeli ktoś jest początkujący i słucha tylko i wyłącznie założyciela danego trading roomu, co on gra, no to pewnego dnia może mocno popłynąć, bo nie wyjdzie tam, gdzie założyciel lub będzie myślał, że coś za tym ruchem jeszcze stoi, a takie zwykłe pump and dumpy, no to nic za tym nie stoi, nie? To jest po prostu wypchanie przez kilka osób danej spółki. Natomiast to jest jakby taka pewna jedna specyfika, a na trading roomach też można znaleźć kilku, zawsze na każdym trading roomie jesteście w stanie znaleźć kilku bardzo mocnych traderów, którzy zarabiają bardzo dobre pieniądze i można od nich się czegoś nauczyć. Sam tak robiłem, jeżeli chodzi o na przykład analizę newsów, o nieco jakby lepsze zbudowanie takiego, jak to mówią, conviction, no, przekonania odnośnie danego ruchu. To mi też pozwoliło jakby nie wychodzić na pierwszych lepszych korektach z zyskiem, tylko dać spółce zrobić jakiś mały pullback i kontynuować jakby trend, w którym się znajdowałem. Więc nie mówię, że trading roomy są złe czy niezłe, tylko trzeba mieć świadomość tego, żeby nie kopiować, broń Boże, 1-1 transakcji, który wrzuca jakby na danym trading roomie lokalny szeryf, nie? No i to tyle. Dlatego ja jakieś tam nie mam jakiegoś negatywnego podejścia do szkoleń. Moim zdaniem
to jest kwestia tego, czy chcesz wydać na to kasę. Ja szczerze wydaję kasę na różnego rodzaju trading roomy, gdzie siedzę. Wydaję kasę na narzędzia tradingowe, które pomagają mi jakby szybciej znaleźć interesujące mnie wydarzenia na rynku. Aktualnie nie wydaję żadnych pieniędzy na jakieś szkolenia, bo nie mam takich potrzeb, bo gram to, co chciałem. Natomiast zapewne jak znajdę bardzo fajne jakieś szkolenie, które dokładnie na przykład opisałoby mi wszystkie feelingi w ACC, to na takie coś bym poszedł, wysłuchał i zapłacił za to, bo jakby czasochłonne jest dość dla mnie znalezienie tego manualnie w sieci wszystkiego i przełożenie na praktykę. A wiem, że dużo z feelingów, nad czym ostatnio ja się też skupiam, można wyczytać, ale nie wszystko dla mnie jest, powiedzmy, aż tak jasne, jakbym tego chciał. Natomiast jeżeli jeszcze tutaj chodzi o kwestie edukacyjne, co bym mógł Wam polecić z takiego podejścia prop tradingowego? Moja książka jeszcze się pisze, troszkę ją zawiesiłem, a zacząłem tam pisać chyba już ponad półtora roku temu. Natomiast ja w niej opisuję w zasadzie taką fajną drogę, jak to u mnie wyglądało i dużo rzeczy, które gdzieś tam mi pomogły. Ale zanim to się pojawi, to jeszcze trochę minie, bo nie mam czasu, żeby się skupić. Natomiast fajna jest książka Mike'a Bellafiora czy Steve'a Spencera, nie pamiętam właśnie którego z nich, ale z grupy SMB Capital. Ją możecie w sieci znaleźć, One Good Trade. Nawet w PDF-ie nawet ją znajdziecie. I to jest, wiecie, w zasadzie podobna historia i do mojej, i do moich znajomych, którzy też w propach grali przez lata, teraz grają już na swoich rachunkach. Fajnie jest tam pokazane podejście, to właśnie co odróżnia traderów takich, którzy mają dość duże aspiracje i są zdeterminowani do osiągnięcia jakby celu, czyli zarabiania z rynku odpowiednio większej kasy niż można by to robić będąc na etacie, do osób, które szukają bardzo tak łatwej drogi na skróty. Więcej niż na nauce to spędzają, wiecie, czasu na jakichś grupach dyskusyjnych, nie wiem, Facebookach i innego rodzaju miejsc, gdzie nie szukają lepszych od siebie, albo może szukają, ale tak naprawdę tracą czas na jakieś durne dyskusje i przepychanki na temat tego, czy teraz brać longa, czy shorta, zamiast zbudować jakby swoją strategię, dobrą skuteczność na niej i przekonanie do tego, że ona po prostu działa. To jest moim zdaniem też taka śmieszna sprawa. Dobra, to moje krótkie takie spojrzenie na to, co sądzę na temat szkoleń czy edukacji. Ale powiem wprost, szukajcie tego, co chcecie w sieci, jest wszystko za darmo i można naprawdę znaleźć tego dużo. W tym jednym z poprzednich filmów zresztą wrzuciłem Wam linki do materiałów, nie tylko moich, ale też innych traderów, którzy są dobrzy po prostu. I z samych tych źródeł możecie naprawdę dużo się nauczyć. Tylko trzeba poświęcić trochę czasu, nie? To nie jest tak, że się siada przed kompem i po dwóch godzinach czy po weekendowym spędzeniu czasu z kimś, kto traduje, masz już wiedzę. To trzeba przełożyć na tam, powiedzmy, setki, tysiące godzin, które spędzicie przed wykresami i przychodzą efekty. I tyle. Do usłyszenia.